Marta Grabatowska, witam. Dziś w zastępstwie Mateusza Cyrzana przedstawię Państwu podsumowanie wydarzeń tygodnia. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyło się po raz 10 ogłoszenie wyników Gryfa Literackiego. Do konkursu w tym roku zostało zgłoszonych 29 książek. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyło się po raz 10 ogłoszenie wyników Gryfa Literackiego. W tym roku za 2015 tę prestiżową nagrodę otrzymała wejherowianka Eugenia Drawc za powieść W cieniu piaśnicy. Komisja miała nie lada problem, bo każda z pozycji była bardzo wartościowa. Każda w swojej dziedzinie była po prostu hitem. Były utwory poetyckie, historyczne, biograficzne, po prostu przekrój najróżniejszych gatunków. O czym tak naprawdę jest powieść i skąd narodził się pomysł, aby właśnie tym tematem się zająć? Ten temat był podyktowany historią, którą usłyszałam. Usłyszałam w pewnym gronie historię wejherowianki, która jeździła do Niemiec, emerytki, żeby sobie dorobić do emerytury. Dowiedziałam się też, że jej ojciec zginął w Piaśnicy, zamordowany przez hitlerowców w okupacji 1939 roku. Do konkursu zgłoszonych zostało 29 książek. Różnią się pod względem gatunku, objętości czy formy, ale łączy je jedno, powiat wejherowski. Tego regionu dotyczy ich tematyka. Tu zostały wydane lub stąd pochodzi ich autor. O przyznaniu Gryfa Literackiego za rok 2015 decyduje kapituła. W jej skład wchodzą laureaci wcześniejszych edycji konkursu oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Każdy z jurorów, który był kiedyś laureatem Gryfa Literackiego, ma prawo wytypować swoją kandydaturę do tej nagrody. I rzecz polegała na tym, że w tym roku te głosy się dosyć mocno rozłożyły. I okazało się, że tylko dwie pozycje rywalizowały o palmę pierwszeństwa. Wśród zgłoszonych książek znalazła się również praca Michała Jelińskiego pod tytułem 25 lat samorządności. Niestety nie udało mu się zdobyć statuetki. Na pewno jakaś satysfakcja, że ktoś dostrzega to, co napisałem, to, co stworzyłem w jakiś sposób. I nie znając wyników jeszcze, które będą za chwilę ogłoszone, nie łudzę się jakimiś nadziejami, to kapituła decyduje, ocenia wartość tej książki. Podczas spotkania uczestnicy oraz zgromadzeni goście mogli usłyszeć pieśni w wykonaniu młodego akordeonisty, jak również krótkiego spektaklu fragmentu powieści w wykonaniu słuchaczy Wejherowskiego Uniwersytetu III wieku IMKA. Laudację na koniec spotkania wygłosił Stanisław Jankę. Odbył się czwarty finał akcji Super Pączki pomagają dzieciom. W tłusty czwartek wystarczyło kupić jednego pączka w cukierni przy placu Jakuba Wejhera, aby pomóc spełnić marzenia potrzebującym dzieciom. 5% ze sprzedaży każdego pączka trafi w tym roku do Wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem. Kolejny finał akcji Super Pączki pomagają dzieciom za nami. Podczas tegorocznej akcji 5% z każdego zakupionego pączka trafiło do dzieci z autyzmem. Pieniądze zostały przekazane potrzebującym, a odebrały je przedstawicielki Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem. Pod opieką grupy jest 13 podopiecznych w wieku od 5 do 25 lat. Dziecko z autyzmem wymaga całodobowej opieki. Jest to dziecko, które jest szczególnie wrażliwe na różnego rodzaju bodźce, które ma bardzo trudne zachowania, szereg różnych stymulacji. Dziecko, które zupełnie inaczej odbiera świat niż my, niż zdrowi ludzie i z tego tytułu wymaga też szczególnej troski. Podczas akcji zebrano 2700 zł i sprzedano ponad 13 tysięcy pączków. Jak udało nam się dowiedzieć, królowały pączki z nadzieniem różanym. Mamy, z którymi współpracuję, zapewniły mnie, że te pieniążki zostaną przekazane na hydroterapię, zajęcia ruchowe, bieżące potrzeby, jak też pewną kwotę przeznaczą na organizację Światowych Dni Autyzmu, które w Wejherowie będą obchodzone 1 kwietnia. Gośćmi spotkania były dzieci ze Słonecznego Przedszkola w Wejherowie. Dyrektor placówki, jak również rodzice dzieci uczęszczających zadeklarowali włączenie się do przyszłorocznej akcji Super Pączek Pomaga Dzieciom. Za nami kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w tegorocznym budżecie. Jak podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt, była to najistotniejsza uchwała podczas sesji. Odbyła się kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miasta. W programie znalazła się m.in. uchwała dotycząca zmian w tegorocznym budżecie. Był to najistotniejszy punkt porządku obrad. Dzisiaj najważniejsza uchwała to jest uchwała w sprawie zmiany budżetu. Na tej sesji wprowadzamy dodatkowe środki, aby móc rozstrzygnąć przetarg na ten pierwszy drogowy etap zrywu. I to jest w tej chwili najważniejsze.
Dwie uchwały dotyczyły przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda oraz na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Konopnickiej i Fenikowskiego w Wejherowie. Musimy zmienić plan przestrzennego zagospodarowania dla terenów ekologicznie wrażliwych. Chodzi o teren korytarz rzeki Redy i na komisjach doszliśmy do takiego porozumienia, że podzielimy ten etap na trzy części. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni podjęli również decyzję dotyczącą przekazania 150 tysięcy na remont i modernizację oddziału kardiologii Wejherowskiego Szpitala. Kolejna sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 22 marca. W Wejherowie dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach sportowych podczas ferii. Chętnych na zajęcia nie brakuje, każdy znajdzie coś dla siebie. Od poniedziałku w całym województwie rozpoczęły się ferie. Z tej okazji Wejherowo jak co roku dla dzieci i młodzieży przygotowało szereg różnych atrakcji. Jak wiadomo, nie wszystkie dzieci mają możliwość wyjazdu. W wolnych chwilach mogą skorzystać więc z zajęć zorganizowanych w szkołach bądź placówkach specjalnie dla nich. W tym tygodniu postawiliśmy na sport. Zobaczmy, jakim zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe w Wejherowskiej Szóstce. W dniu dzisiejszym w naszej hali tutaj zgromadziło się 30 osób. Dzieci przyszły pograć w piłkę siatkową oraz na gimnastykę artystyczną. Parę osób zgłosiło chęć w związku ze zbliżającymi się zawodami lekkoatletycznymi, chęć poskakania wzwyż. Jak wspomniał koordynator akcji Zima 2016, w przyszłym tygodniu odbędą się zajęcia z piłki nożnej, a więc chętnych na pewno będzie więcej. Udaliśmy się również do zespołu szkół ogólnokształcących nr 2, aby i tam sprawdzić frekwencję dzieci i młodzieży. Teraz obecnie na sali jest sporo. Wczoraj było ponad 30 osób na zajęciach klas młodszych, znaczy 4-6 i młodszych, na zajęciach tutaj z piłki ręcznej. No chyba 11 wraca do swoich starych tradycji, gdzie piłka ręczna była dyscypliną przewodnią, więc mam nadzieję, że z każdą chwilą będzie tak lepiej i te zajęcia będzie coraz więcej osób przychodziło. Jak poinformowali nauczyciele wychowania fizycznego, zajęcia, które odbywają się podczas ferii, są doskonałą okazją, aby potrenować poza obowiązkowymi zajęciami, jak również jest to doskonała forma aktywnego spędzania czasu. W przyszłym tygodniu pokażemy Państwu, jak oprócz zajęć sportowych młodzież i dzieci z powiatu wejherowskiego spędzają wolny czas. Między innymi udamy się do Wejherowskiego Centrum Kultury oraz Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych. W liceum ogólnokształcącym nr 1 w Wejherowie odbyło się spotkanie, którego celem było przybliżenie idei budżetu obywatelskiego. Władze miasta zachęcały młodych do aktywnego włączania się w ten projekt, zarówno na etapie wyboru projektów do realizacji, jak również składania własnych pomysłów. Prezydent miasta wraz ze skarbnikiem udali się do wejherowskich liceum, aby namówić młodzież, by zabrali w tej sprawie swój głos i przyczynili się do realizacji nowych inwestycji. Młodzież bardzo często mówi, że nie ma co robić w mieście, że brak dla nich rzeczy, które mogą wypełnić wolny czas. A to wszystko można zrealizować, takie pomysły w ramach budżetu obywatelskiego. Więc ważną rzeczą jest, żeby poinformować o tym budżecie, żeby mogły młodzież uczestniczyć ze swoimi pomysłami. Młodzież z liceum ogólnokształcącego nr 1 udział w spotkaniu wzięła z przyjemnością. Prezydent podkreślał podczas spotkania to, iż głos młodzieży w tej sprawie jest niezwykle istotny. Zapytaliśmy młodzież, co daje im takie spotkanie. Myślę, że dowiadywanie się na temat tych projektów, tego wszystkiego, z czym one są związane, jak one mogą nam pomóc jako młodzieży, bo to są takie projekty z budżetu obywatelskiego, to jest naprawdę moim zdaniem świetna sprawa. My się po prostu możemy dowiedzieć, w czym one nam mogą pomóc i są takie inwestycje, które są faktycznie typowo robione pod młodzież albo potem mogą się nam przydać. I uważam, że każdy powinien w tym uczestniczyć, bo to jest właśnie robione bardziej nie pod władzę, tylko pod nas typowo, żeby się faktycznie dowiedzieć, czego tak naprawdę obywatele potrzebują. Uczniowie liceum ogólnokształcącego nr 1 w Wejherowie do spotkania przygotowywali się wraz ze swoim nauczycielem. Temat ten jest poruszany na godzinach wiedzy o społeczeństwie w ramach pobudzania tutaj świadomości lokalnej, no, rozwijania ich zainteresowań. No i przede wszystkim po to, żeby no, orientowali się w tym, co dzieje się w ich otoczeniu. Spotkanie z uczniami wejherowskich szkół ponadgimnazjalnych odbyło się również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. I tam również cieszyło się sporym zainteresowaniem.
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe już po raz piąty bierze udział w zimowym obozie. To doskonała okazja do tego, aby przygotować się do ważnych zawodów na Słowacji. Już po raz piąty zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego biorą udział w obozie zimowym. Jest to doskonała okazja, aby zintegrować się, ale i również nabyć większą wiedzę i doświadczenie. Jest to piąte zgrupowanie sportowe Fight Zone, takie nazwaliśmy. Już piąty rok się spotykamy na zimowym zgrupowaniu i szlifujemy formę na drugą część sezonu sportowego. Tu jest akurat grupa troszeczkę starsza, trenuje. Na swój trening też czeka grupa młodsza. Każda grupa ma 3 jednostki treningowe dziennie, także dużo pracy przed nimi. Część zawodników biorących udział w obozie 18 lutego wyjedzie na turniej do Słowacji. Dla tych zawodników obóz jest możliwością, aby jeszcze bardziej wzmocnić się i doszkolić przed ważnymi startami. Uczymy się ogólnie różnych technik kopania i ciosów prostych i śrepowych, podłubkowych też. I dużo sparingów jest też i takie sparingi dobrze przygotowują, ponieważ idzie to w kondycję dobrze i się tak nie męczy na zawodach. Liczymy na to, że wzorem lat ubiegłych i w tym roku zawodnicy przywiozą ze sobą nie jeden krążek. Warte wspomnienia jest również to, iż Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ma nową siedzibę. To jest 80 metrów kwadratowych, ale na potrzeby najlepszych takich zawodników i zawodników, którzy chcą się rozwijać, myślę, zupełnie wystarczająca. Szukamy na razie środków, żeby wyposażyć naszą salkę w maty sportowe. Także no, trwają przygotowania, myślę, kwiecień. W kwietniu myślę, że już ruszymy tam z treningami dodatkowymi dla grupy zaawansowanej. Wszyscy chętni, którzy chcą wesprzeć młodych kickbokserów i pomóc im w stworzeniu swojego miejsca do ćwiczeń, mogą skontaktować się bezpośrednio z prezesem Rafałem Karcz pod numerem telefonu 695-650-914 bądź skorzystać ze strony internetowej www.sportwejherowo.pl w celu uzyskania informacji, w jaki sposób można dopomóc. A w tych wydarzeniach to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.